No jest tutaj. Hello. Czy jesteś szczęśliwy, bo będziesz uczył się niemieckiego? Razem, razem lepiej. Dzisiaj mamy jajangmyeon, jeden z moich ukochanych obiadów. Patrzcie, jaki atak kwiatkowy. Zaczynają kwitnąć. No ja nie wiem, jak to będzie wyglądać, jak wszystko zakwitnie. Szczena mi opadnie na pewno. Dam się z wami dzisiaj pierwszy raz. I idę właśnie do dentysty, idę już zdjąć szwy po usuwaniu ósemek. I mam nadzieję, że nie będzie boleć. Trzymajcie kciuki. A jak na razie jestem Gangnam i... No i właśnie tutaj się znajduje mój dentysta. Wyszłam przed chwilą od dentysty. Pewnie bolało, jak wyciągał te szwy, ale do przeżycia. Teraz jestem w okolicy Uniwersytetu Hondę, bo później się tutaj spotkam z chłopakiem. No i zjemy sobie razem kolację, może pójdziemy do ładnego parku. Tutaj jest niedaleko ogród botaniczny, więc no jest taki wysyp kwiatów, więc może tam pójdziemy i zobaczymy. A jak nie, no to koniecznie muszę tam iść kiedyś. Dzisiaj już noszę sukienkę, bo jest tak ciepło, że można na spokojnie już chodzić w takich trochę bardziej letnich ubraniach, no ale dalej trzeba uważać, bo potrafi się zrobić zimno nagle i się można przyziemić. Patrzcie w ogóle na tą zieleń. Jestem teraz w kawiarni i będę sobie tutaj chillować po dentyście. Zamówiłam sobie coś pysznego, bo zasługuję po tym tygodniu. To chyba był najtrudniejszy tydzień, odkąd tutaj zaczęłam studiować, bo ten tydzień to był dla nas taki tydzień prezentacji śródsemestralnych, bo na magisterce w Korei nie ma za bardzo testów, ale są bardziej prezentacje i tych prezentacji miałam dosyć dużo i były one bardzo trudne, więc mój mózg już trochę nie nadążał nad sytuacją, ale Był to taki trudny, intensywny okres, który się teraz skończył, no więc teraz już jest czas na relaks i no, w końcu mogę trochę wdychnąć. Próbuję teraz iść lub czaić jeden sklep w centrum handlowym tutaj, ale problem jest taki, że centra handlowe w Korei są często jak labirynty, także nie jest łatwo, zawsze się gubię. Jestem teraz w sklepie z różnymi takimi słodko-słonymi rzeczami. I patrzcie, jak się dobrze familijne sprzedają. Za 4 złote. Patrzcie na to, familijne ma nawet swoje specjalne stanowisko na zewnątrz sklepu, tak żeby każdy zobaczył. Jesteśmy teraz nad jeziorem i rozmawiamy o gąsienicach z Hionu. Hionu jest tutaj. Hello. Przyszliśmy nad jezioro, które znajduje się w kampusie Konguk University i sobie chillujemy tutaj. Jest bardzo ładnie, teraz kwitną kwiatki tutaj. O, tam trochę widać. Więc tak słodko, ślicznie tutaj pachnie. Są takie drzewa powyginane. Mach, mach. Mach, mach. Tam jest jeszcze ładniej z tym drzewem. W Korei jest bardzo dużo gąsienic w takich miejscach, więc trochę się cykam. Jednak koreańska natura to nie to samo co polska i możecie podstępnie zaatakować, także... Trzeba ostrożnie. Jesteśmy teraz w restauracji, przyszliśmy na kolację, już jest ciemno za oknem, robi się ciemno. I przyszliśmy zjeść trochę europejskiego jedzonka. Mamy tutaj pyszny makaron. Mamy też risotto, które się nagle pojawiło. I jest też pizza. Wcinamy.
kupił mi kwiatka na zakończenie. Uff, światło nam się tu załamuje. Pełno mi kupił kwiatka na zakończenie fajnego dnia. No i z tyłu też mam kwiatki, bo wróciłam już na kampus. A na kampusie mamy mnóstwo kwiatków, tak jak już wcześniej dzisiaj widzieliście. No i idę teraz do akademika, także widzimy się w kolejnym dniu. Pa! Dzisiaj pogoda nas zdecydowanie nie rozpieszcza. Ma padać deszcz. Dzisiaj bardzo bym chciała, patrzcie jakie mam tło, jak wczoraj wieczorem. Dzisiaj bardzo bym chciała, żeby Fiona mi podciął włosy. Więc zobaczymy, czy to dojdzie do skutku. Mam nadzieję, że tak. Mam już tak długie, że w ogóle nie mogę mieć ich rozpuszczonych. Cały czas chodzę w spiętych, no bo po prostu wszędzie się już prączą. Idziemy właśnie do księgarni w Jamsil Tower i przechodzimy przez taki shopping mall. I przechodzimy przez podziemne centrum handlowe. Można tu kupić różne ubrania, akcesoria. Zawsze tu są bardzo tanie kulczyki, także polecam, jak ktoś będzie, sobie zobaczyć. My idziemy głównie do księgarni, więc tutaj tylko sobie oglądamy. Wchodzimy! Ostatnio w Korei jest wielkie boom na ChatGPT, bo Koreańczycy jak coś się pojawia w technologii nowego, to zawsze starają się za tym podążać i rozwijać. Więc mamy tutaj całą sekcję książek od ChatGPT. ChatGPT. Patrzcie na tą książkę, to się błyszczy. Nawet nie wiem, o czym ona jest, ale po prostu wygląda tak pięknie, że mam ochotę ją kupić. Jesteśmy teraz w kawiarni, która ma bardzo ładny widok na kwiaty. I będziemy jeść pyszne ciacho. Tutaj są pokazane te ciastka. Wyglądają naprawdę spoko. Chyba zdziwiłam, jak w Polsce. 6 zł za jedno, też nie ma masakry cenowej. Zamówiliśmy to ciacho jabłkowe i mamy też latte i cappuccino. Będziemy się uczyć razem niemieckiego. Będziesz się uczyć niemieckiego? Tak, nie. Czy jesteś szczęśliwy, bo będziesz uczył się niemieckiego? Razem, tak. Razem lepiej. Hej! Jak widzicie, dzisiaj mam totalną struwę na gnicie w domu, można powiedzieć, czyli na odpoczynek niedzielny. Zaczęłam oglądać The Beef, więc serial jest ze Stevenem Yeunem i w ogóle resztę, nie znam tak za bardzo resztę aktorów, ale też robią niezłą robotę, więc. W ogóle ostatnio rozmawiałam z Hyunu i on mi powiedział, że Steven Yeun nie jest jakoś mega znany w Korei, bo kiedyś przyjechał do Korei i jechał autobusem jakoś tam, no poruszał się po prostu komunikacją miejską i nikt go nie rozpoznał, także on jakby może sobie po Minari i innych filmach już się zrobił trochę bardziej popularny, ale jakby nie dorasta do pięt chyba aktorom zdrowia. Zobaczmy wam co poluje w restauracji. Zamówiłam już jedzenie. Dzisiaj jem ryż z tuńczykiem i z warzywkami. I moją ulubioną smażoną wołowinę. Jestem teraz akurat w miejscu, gdzie jest u nas najwięcej kwiatów na kampusie. Już wam tutaj trochę pokażę. Kwiaty nazywają się cholcuk. I pięknie pachną. Różowe, białe, fioletowe. Mam dużo szczęścia z tym kampusem, bo oni naprawdę tutaj postawili na te kwiaty. Nigdzie indziej w Seulu nie widziałam ich aż tak dużo. Patrzcie.
tutaj jeszcze nie zakwitły. To co jest takie zielone, to po prostu jeszcze nie zakwitnięte. Mogę się zanurzyć w kwiatach. Kocham, kocham, kocham to. O, dywan. Takich kwiatowych, przepięknych widoków to chyba się nie spodziewaliście, co? Jest niesamowicie. Chyba nawet większe to na mnie robi wrażenie niż kwitnące wiśnie, o dziwo. Ale to chyba tylko dlatego, że właśnie na moim kampusie jest po prostu tak dużo tych kwiatów. No ja nie mam sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać, jak już w pełni wszystko zakwitnie. Muszę tu przyjść koniecznie, przeczytać książkę. To będzie niesamowite. Siądę sobie tutaj i tu będę czytać książkę. Dzisiaj albo jutro. Koniecznie. Kupiłam sobie właśnie włóczki na mój kolejny projekt włóczkowy, ale nie zdradzam szczegółów, bo to prezent. Pokażę wam tylko, jak wyglądają. Różowo-czerwone. Co fajne, to w Daiso można za dosyć tanią cenę dostać włóczki, bo no 1000 won za jedną, czyli tak troszkę więcej niż 3 złote. Także będzie projekt. Mogę wam pokazać jakoś w kolejnym vlogu finalny wynik mojego projektu, no ale na razie nic nie będę więcej zdradzać, bo jest to prezent, więc tylko wam pokazuję materiały.